Witam Cię bardzo serdecznie. Podczas dzisiejszego wideo pokażę Ci, a w zasadzie wprowadzę Cię za kulisy tego, w jaki sposób ja odnajduję swoje możliwości inwestycyjne, a następnie w jaki sposób je obserwuję. Może nie będzie to pokazana pozycja, w jakiej siedzę, albo to ile razy wstaję podczas takiej sesji, tak żeby rozprostować kości, ale chodzi mi o to, w jaki sposób wynajduję swoje możliwości inwestycyjne, ponieważ jak już wiesz i wielokrotnie to podkreślam, że bardzo dużym problemem dla większości uczestników gry na giełdzie jest lenistwo. To lenistwo jest spowodowane naturą człowieka, którym no, my też podlegamy, tak? Ja też podlegam temu i wiadomo, że jeśli miałbym do wyboru pooglądać sobie jakiś ulubiony serial, a spędzić czas przed wykresami szukając możliwości inwestycyjnej, a więc spędzić go na pracy, no to wiadomo, że zawsze wybiorę to łatwiejszą opcję, tak? Ale jeśli już zmusimy się do pracy, no to teraz warto jest tę pracę zrealizować w jak najbardziej komfortowych warunkach, nie tylko otoczenia, tak? Czyli kawka, biuro i jakby spokojna głowa, ale również instrumenty, czyli platformy, czy odpowiedni dobór stron internetowych, które pozwalają mi odnajdywać te możliwości inwestycyjne. I to, od czego zacząłem, tak? Lenistwo. Lenistwo to jest ten problem, który w zasadzie rozwala większość inwestorów. Większość osób, które decyduje się wejść w świat analizy technicznej i już robi na nim te swoje kroki i nawet robi to prawidłowo, to w dłuższej perspektywie czasu okazuje się, że no nie chciało im się przejrzeć ten pakiet akcji, które obserwują, albo nawet krok wcześniej nie dają rady wyselekcjonować tych spółek, które potem mogliby obserwować. No i ja powiem szczerze, no na to jest najprostszy sposób, po prostu zacząć to robić. Zmusić się do tego, może nie codziennie. Ja w moim wypadku zawsze, jeśli robię analizę rynku, to robię to raz w miesiącu. Skala miesięczna, skala tygodniowa to jest ta skala, w której obserwuję wykresy i na tych skalach staram się odnajdywać sygnały zakupowe. Jeśli te sygnały zakupowe odnajdę, to wtedy robię tą drugą już selekcję, czyli te, które w mojej ocenie mają największe prawdopodobieństwo sukcesu. No i potem jakby wtłaczam je do portfela obserwowanych spółek i następnie doglądam. I w zależności od tego, co się dzieje na rynku, w zależności od tego, jak daleko od miejsca, w którym znajduje się cena, jest oddalony sygnał zakupowy, a więc czasem spoglądam na te spółki częściej, na inne rzadziej, ale generalnie tak to wygląda. No i tu pojawił się problem, w jaki sposób przejrzeć 500 spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych i ponad 5000 na rynku spółek amerykańskich, bądź też innych spółek zagranicznych. No i tu niestety możemy podejść do tematu dwojako. Dlaczego niestety? No bo pierwszy, ten, który powoduje, że jesteśmy w stanie rozejrzeć się szerzej, no to wszelkiego rodzaju skanery inwestycyjne, czyli proste oprogramowanie, do którego wtłaczamy informacje, które nas interesują, tak, z wykresów. Na przykład może to być jakaś formacja, którą lubimy rozgrywać, jakieś przecięcie średnie, czy jakiś inny wskaźnik, który wejdzie w jakiś tam określony punkt, tak? Wtedy to oprogramowanie bada te elementy, na które tam zakodowaliśmy i ten program wyrzuca nam spółki, na których ten czynnik, ten element zafunkcjonował. I do nas należy potem, żeby bardziej przyjrzeć się temu walorowi, spojrzeć na jakąś historię i ewentualnie podejmować decyzję inwestycyjną. No, lub też druga forma, no ta manualna, czyli taka, z której powiem szczerze, ja też korzystam, ponieważ jakoś tak nauczyłem się pracować. No i też biorę pod uwagę fakt tego, że jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. A więc jeśli zaczniemy od razu obserwować 5000 różnych walorów, no to po pierwsze zabraknie nam czasu, po drugie zmęczymy się samą analizą, a co dopiero jeszcze wdrożenie tego w plany. Dlatego też ja generalnie obserwuję te spółki, które są najbardziej płynne na polskiej giełdzie papierów wartościowych. I też takim kluczowym elementem, który dołączył do mojego jakby takiego czynnika, który albo wektora, na który również zwracam uwagę, to te, które są też notowane przy pomocy kontraktów na akcje, a więc to ten element rynku rozpatruję na giełdzie polskiej. No i te najpopularniejsze, czyli S&P 500 na rynku amerykańskim. I teraz
Idąc dalej, w jaki sposób ja robię to w mojej opcji najbardziej wygodnie? A więc jeśli skutecznie realizujesz kurs, no to najprawdopodobniej zaczynasz od platformy XTB, XStation, ponieważ tam proponowałem, żebyś rozpoczął swoje pierwsze inwestycje. No i skupmy się teraz na kroku drugim, tak, czyli w doborze spółek, które będziesz inwestował, będziesz rozgrywał, będziesz kupował. A więc tutaj spośród tych różnych instrumentów inwestycyjnych szukamy stock market, tak, czyli rynek akcji. Wybieramy sobie rynek, który nas interesuje. No i tutaj mamy ekspozycję również na rynki zagraniczne, tak, polskie, między innymi Niemcy, Holandia, Szwecja, amerykański. Mamy godzinę 19 za parę minut, a więc rynek polskich akcji, proszę zwrócić uwagę, już nie funkcjonuje, tak, a więc możemy też poszukać możliwości inwestycyjnych na rynku akcji amerykańskich, ale do rzeczy, w jaki sposób ja odnajduję swoje inwestycje. No i teraz zobaczmy na przykładzie akcji rynku polskiego, tak, niby rynek jest zamknięty, ale jak na pewno już zwróciłeś uwagę, bardzo niewygodne jest, klikając w każdą jedną spółkę, tak, żeby zobaczyć wykres, to musimy kliknąć ją konkretnie, a następnie tu odnaleźć ten symbol tych trzech świeczek, który z kolei pokazuje nam wykres w skali, która nas interesuje. Tak? No weźmy sobie skalę dzienną albo też skalę tygodniową. No i proszę zwrócić uwagę, tak, jest to bardzo niewygodne, no bo jeśli mielibyśmy przeglądać każdą spółkę i szukać sygnału zakupowego, no to faktycznie jest to pracochłonne. Tak? Powiedzmy tutaj, idziemy dalej, tak, LPP, klikamy, pyk, znowu. Ale za każdym razem, jeśli mielibyśmy tylko zdefiniować to, czy warto rozgrywać, czy nie, no to jest to no, naprawdę pracochłonne i myślę, że każde takie kliknięcie takiej spółeczki no, zajmuje troszeczkę czasu. Ja, żeby tego czasu zaoszczędzić, robię prosty myk. Wchodzę na stronę stock.pl, tak, tutaj mamy adres stock.pl i proszę zwrócić uwagę, że jest to zwyczajna strona z informacjami giełdowymi. I teraz, jeśli chciałbym przejść do platformy, na której mogę analizować spółeczki, to wystarczy, że klikniemy na przykład WIG20, przerzuca nas tutaj na wykres WIG20 i szukamy tutaj wykres HTML5 lub analiza techniczna. Ja niestety muszę korzystać z HTML5, ponieważ jestem na iOSie, tak, czyli wtyczka, która jest wymagana, jest nieobsługiwana przez przeglądarkę, z której ja korzystam, ale w Twoim wypadku, jeśli pracujesz na Windows, to tutaj spokojnie możesz sobie tą funkcję odpalić. Natomiast w moim wypadku to będzie wykres HTML5. Klikam w to i proszę zwróć uwagę, że mamy tutaj identyczny wzorzec jak przed chwilą ten na XTB. Tak, czyli mamy tutaj już wykres w skali, która nas interesuje, tak? Tutaj możemy sobie ją ustalać, dzienna, tygodniowa, miesięczna, godzinowa, w zależności od instrumentu inwestycyjnego, jaki będziemy rozgrywać. Do rzeczy, w jaki sposób ja odnajduję spółeczki. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj klikam w odwiedzane, w ulubionych mogłem sobie ustawić te spółki, które albo indeksy, instrumenty inwestycyjne, które w tym momencie obserwuję. Natomiast jeśli już interesuje mnie jakiś tam rynek, powiedzmy rynek polskich akcji, to spośród tutaj tych możliwości, które mi się tutaj wyrysowują, szukam, tak? Proszę zwrócić uwagę, akcje WIG20, akcje MWIG40, akcje SWIG80, a więc tu klikając na przykład WIG20, już mam ekspozycję tych akcji, które są notowane w tym indeksie. Kiedyś szukałem całego polskiego rynku, ale powiem szczerze, że na tym etapie wystarczy, że przejrzysz te trzy główne indeksy, ponieważ w nich składują się te najbardziej płynne z naszego rynku. I proszę zwrócić uwagę, wystarczy potem, klikając sobie czy myszką, czy też na klawiaturze tym znacznikiem do dołu, tak, strzałeczką do dołu i przeglądamy sobie spółka po spółce. Jak widzisz, jest to zdecydowanie wygodniejsze niż tak, jak było to przed chwilą na platformie XTB, jak to prezentowałem. I następnie, jeśli znajdziemy jakąś spółkę, która mnie interesuje, tak, powiedzmy KGHM, o, widzę, że będzie istniała bardzo fajna możliwość w momencie, kiedy cena wybije się do dołu, spadku ceny, czyli zarobieniu na spadkach, no to wracam do platformy XTB, odnajduję spośród tych spółek spółkę KGHM, wezmę tutaj, usunę, żebyś zobaczył, gdzie to konkretnie się pojawi, tak, a więc powiedzmy sobie, szukam tutaj albo ręcznie, tak, przeglądając spółkę po spółce, albo też wpisując symbol KGHM,
Tak, proszę zwrócić uwagę, pojawiają się dwie możliwości: stok i CFD. Wybieramy ten tutaj, prawdziwy walor. No i mamy już KGHM. Tak? Jeśli znajdziemy coś na rynku amerykańskim, tak, czyli bierzemy sobie, zwróć uwagę, akcję S&P 500, tak, tu mamy 500 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, tak, i weźmy sobie, no, weźmy powiedzmy akcję Facebooka, tak, chociaż też, jeśli mamy już w planie zakup konkretnej spółki, no to analizą możemy się zająć również tutaj, tak, szukając tutaj, powiedzmy, FB, tak, a więc mamy Facebook, no to jeśli wiemy, czego szukamy, tak, no to bardzo łatwo jest to odnaleźć, nawet tutaj na tej platformie, tak. Potem odpalam sobie i proszę zwrócić uwagę, tu już się pojawia ta ekspozycja, wykres w skali, która mnie interesuje, tak, czyli dzień, tydzień, miesiąc i mogę sobie tutaj spokojnie robić analizę tego waloru. Natomiast jeśli szukam w ciemno, no to wtedy odpalam sobie ten S&P 500, i jadę spółka po spółce w skali, która mnie interesuje i szukam sygnału zakupowego, tak? Czyli ta przewaga, że my nie patrzymy, o co może się wydarzyć, tylko szukamy konkretnego sygnału, co też potrafi bardzo mocno zaoszczędzić nasz czas. Okej, ale często w takiej sytuacji otrzymywałem takie pytanie, że w związku z tym, że stosuję taką zawężoną formę analizy, to tracę możliwość zarabiania na naprawdę lukratywnych możliwościach inwestycyjnych. Pierwszych wynikających na przykład z debiutów, a druga sprawa z tych spółek, które są mniej znane, mniej popularne, które dopiero się rozrastają. No i gdybyśmy teraz w tym takim okresie ciszy zainwestowali, to w momencie, kiedy ta firma się rozrośnie, no to będziemy mieli bardzo duży zysk. Jest to jakby duży potencjał. No, zgodzę się z tym, aczkolwiek pamiętaj, że jako inwestor techniczny, żeby móc podejmować decyzje inwestycyjne, ja muszę mieć ten materiał do pracy, muszę mieć co analizować. I w momencie, kiedy mówimy o debiucie, ja nie mam tego wykresu, nie mam tej historii wykresowej, a więc na takich sytuacjach po prostu zwyczajnie się nie znam i jako inwestor nie wchodzę w takie inwestycje. Kolejna sprawa, no to pamiętaj o tym, że jesteś tylko człowiekiem i ten materiał ludzki, no, jest bardzo delikatny i w związku z tym po prostu zwyczajnie możemy się zmęczyć. Na czym traci jakość naszych analiz. No i trzecia sprawa, którą też wpoił mi mój wielki nauczyciel, który uczył mnie inwestowania, że nie da się pocałować wszystkich pięknych kobiet. I tak samo na rynku. No, zdarza się, że te lukratywne możliwości inwestycyjne nas obchodzą, tak, że nie znajdujemy się w środku tego całego zamieszania i trzeba się z tym po prostu pogodzić. Ale uwierz mi, że jeżeli będziesz w stanie odnajdywać 20-30% możliwości, tak, zysku, tak, czyli takie jakby przynosić profity, to w niedalekiej przyszłości będziesz jednym z najbogatszych ludzi w regionie, a jeśli odpowiednio długo spędzisz czas na giełdzie, to nawet i można powiedzieć śmiało, że na skalę światową. A więc cierpliwości, tej konsekwencji w działaniu ci życzę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.